dobry, Maciek z tej strony, a dzisiaj mamy tutaj na tapecie trochę starsze auto. Jest to Toledo z 2002 roku z przebiegiem 205 tysięcy, auto z polskiego salonu, dość dobrze utrzymane, blacharsko porobione dwa przednie błotniki, czyli ich największy mankament. To tam jeszcze jest to silnik 1.6, 105 koni, ma przebieg 205 tysięcy, ostatnimi czasy użytkował go facet starszy, więc nie sądzę, żeby tu było to jakoś szarpane to auto, czy męczone przez 7 lat. Tu przyjechał do mnie, odsprzedał, bo tu pochodzę właśnie z tej miejscowości, jak widzicie, jak tablice. Cóż mogę wam jeszcze dodać, na pewno fajne auto przez to, że mamy zrobione sprzęgło, zawieszenie, jest taki wóz przyjemny, godny polecenia, nie widać, żeby był zmęczony. W środku też jest normalny, nie śmierdzi w nim, silnik pracuje równo, nie ma żadnych kontrolek z błędami, więc myślę, że opcja przy tak tanich samochodach do tych 6-7 tysięcy jest jak najbardziej ciekawa i godna zainteresowania. No i blacharsko też mówię, ładny, nie zgnity, może jakieś pojedyncze odpryski się znajdą, ale to standard. Grajmy sobie wnętrze, proszę bardzo, nie ma żadnych kontrolek z błędami, nawet dotankowałem paliwa, żeby nie było rezerwy, dotankowane jest tam za około 7-8 litrów, więc mam około 15 litrów paliwa. Kierownica dość dobrze utrzymana, lekko tutaj zeszła farba, ale nigdzie ta skóra nie jest przedarta. Dalej, radyjko, panel środkowy wygląda dobrze, tutaj też mamy mieszek skórzany. Na fotelach pod krowca, ale fotele pod spodem są ładne, ewentualnie do jakiegoś odkurzenia lub tam przeprania lekkiego, ale teraz jest zima, więc nie będę tego robić. Środek, tutaj też nic nie jest pourywane, wszystko wygląda dobrze, boczek z lewej strony. No i chyba tyle. Ważne, że działała klima, jak było tam na plusie, teraz mamy minus 8, normalnie się załączała, więc się niestety dzisiaj jej nie sprawdzi, ale w innych przypadkach możliwość jest tego sprawdzenia, jak troszeczkę się pociepli. Cóż tu mamy jeszcze? Tu mamy chyba jego ostatni przegląd i jakieś dokumenty na wymianę końcówek spojrzni, a nie, to mamy tylko zbieżność od niego, a tu mi gdzieś wpadła fakturka na to zawieszenie Lemfordera. Proszę bardzo, końcówki porobione, maszety pierdoły, 260 zł zainwestowane jeszcze w tym roku. Jeszcze miał parę jakichś tam wymian, a już o wszystkich nie będę wspominał, bo mówiłem. No cóż, jeżeli interesuje was to auto, zasubskrybujcie sobie kanał, odwiedźcie mojego Instagrama mafkarauta, zostawcie lajka i cóż, i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów z PPC3 związanych. Pozdrawiam, hej!